Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dziś na śniadanie sałatka z burakiem, mozzarellą, miksem sałat, pomidorkiem, papryką, siemieniem lnianym i ziołami. Do tego chlebek i kawka. Meldujemy się w samochodzie, takie z nas pracowite elfy. Jesteśmy w drodze do fabryki Świętego Mikołaja i mamy bardzo dużo pracy w grudniu, więc połączymy się z wami wieczorem. Drzwi zmarzły. Plan na wieczór jest taki, żeby przejechać przez miasto i podziwiać światełki. Wszędzie są już światełki. Miał być spacer, ale taka alternatywa też jest niezła i cieplejsza, szczególnie w takim czasie, kiedy to już byśmy woleli raczej się wygrzewać pod kołderką niż marznąć, a zrobiło się naprawdę zimowo na zewnątrz. Właśnie, taki apel od nas, jeżeli nie macie siły na spacer, a tak na pewno bywa jeszcze w takim okresie, no wiadomo, pracowitym i świątecznym chciałoby się coś jednak zobaczyć, to tak jak my możecie samochodowe. Sobie dokładnie zrobić wycieczkę objazdową, samochodową i jednocześnie nie marznąć, zmęczeni po pracy, a obejrzeć sobie ładne dekoracje, światełka. Bardzo dobry plan. Bardzo dobry plan. Zjedliśmy już kolację całkiem pożywną, więc możemy teraz odpalić coś nielegalnego. Nawet pasuje kolorem, więc to chyba nie zaszkodzi. Na pewno bardziej pasuje niż ta sałatka, którą zjadłam, zielona była. I coś w tle chciałam sobie odpalić. Ostatnio o przygotowaniu obejrzałam dwa filmy, w sensie tak w ciągu dwóch czy trzech dni obejrzałam Święta z widokiem i coś jeszcze, nie wiem czemu mi tu pokazuje, że niecałe. I jeszcze obejrzałam sobie taki o jakiejś lekarce. W śnieżną noc to już mówiłam, że oglądaliśmy Randki od Święta. No to takie filmy do obejrzenia w tle. Kronika Świąteczna, świetne, to nas wciągnęła na całego. A teraz odpaliłam Dash i Lili, też polecany przez was serial. Tutaj korzystam z naszej listy stworzonej wspólnie z wami. Świąteczne filmy sercowników. No i teraz właśnie odpalam serial. I kolejny będzie Facet na Święta, bo to jest podobno serial, który bardzo chciałam obejrzeć. Hjem til jul. Taki norweski serial świąteczny i nie wiedziałam po prostu, że po polsku to jest ten tytuł. No bo jakby no nie jest dosłowne tłumaczenie, tak? Dzisiaj takie klimaty, proszę państwa. Najpierw chiperki, Hrafciu jeszcze chrupie, a ja już sięgnęłam po Mikołaja. Ten sterrawity pomarańczowy jest świetny. Z tej serii są jeszcze wersje toffee, no i klasyczna. Bardzo, bardzo smaczne. Za bardzo. Czy właśnie obejrzałam cały sezon? Być może. A teraz zabieram się do pracy. Zadanie na dziś nie było łatwe, bo mamy środę, czyli środek tygodnia i trzeba było dziś znaleźć w ramach wyzwania chwilę dla siebie. Komu się udało? Proszę państwa, mama Smurfa i Smurfetki wypiła sobie kawkę z takim pięknym widoczkiem na telewizorze. To jest w ogóle genialny pomysł, żeby sobie odpalić taki kominek. Muszę to kiedyś zrobić koniecznie. Patrycja tutaj takie wypieki tworzy, chyba pierniczki albo jakieś inne ciasteczka, ale to obstawiam, że są pierniki tu już ozdobione, czekają na święta. Ciekawe, czy wytrzymają do świąt. Tutaj informacja o najnowszym vlogu. O, tutaj też w sumie takie nasze dorzucanie. Kamila wrzuciła relaks przy lampkach, która niedawno powiesiła i pięknie ozdobione okienko. Dalej mamy domowe love i relaks przy książce. Także i herbatka. Nawiązanie jeszcze do wczorajszego zadania. Pięknie. Justyna, najlepsze chwile z życia cioci. Potwierdzam, takie zabawy doładowują. Świątecznie również.
Ja, Gadewicz, nadrabia vlogmasy, szalenie nam jest miło, cała playlista. Także takie maratony nie tylko z nami, bo tutaj są też inne kanały wymienione. W zacnym towarzystwie jesteśmy. Kasia i córa jej, wspólne gotowanie i pieczenie, przepiękny uśmiech, widać, że lubicie razem pichcić, a przed świętami jest co robić. A Kasia ma całą playlistę vlogów, również same nasze tu są, matko jedyna. Do nadrobienia, bardzo, bardzo nam miło. I Ashen Moments układa puzzle z filmem z Netflixem. W tle ciasteczka, herbatka i puzzle, to myślę, że fajna, jest relaks. Fajna sprawa. I trening cierpliwości jednocześnie. Oj, dzisiaj zdecydowanie nie mamy mocy, także musimy naładować baterię. Kładziemy się za chwilę troszkę wcześniej niż zwykle spać. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie vloga, vlogmasa. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. Dzisiaj film troszeczkę krótszy, ale nadrobimy w kolejnych dniach. Dziękujemy, do zobaczenia jutro.